Dzień dobry. To już trzecia relacja w TVP Kultura z festiwalu Literacki Sopot. Trudno jednak rozmawiać o literaturze francuskiej, jeśli nie sięgnie się do tego chyba największego mitu nowoczesnej Francji, jakim jest rewolucja francuska. I o rewolucji, o jej micie, o jej legendzie, ale także o jej czarnej legendzie porozmawiamy dzisiaj z panem doktorem Jarosławem Kujiszem, historykiem prawa i państwa związanym z Uniwersytetem Warszawskim, a także redaktorem naczelnym Kultury Liberalnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz z panem doktorem Marcinem Darmasem, socjologiem związanym także z Uniwersytetem Warszawskim. Dzień dobry. Hej, hej. Voltaire napisał w jednym z listów: stopniowo oświecenie rozprzestrzeni się tak szeroko, że wybuchnie przy pierwszej okazji i wówczas nadejdzie ogromny wstrząs. Szczęśliwe młodsze pokolenie ujrzy wielkie rzeczy. Czy rewolucję francuską należy postrzegać jako dziecko oświecenia, jako jej owoc myśli francuskiego oświecenia, ale właśnie, owoc zgniły czy owoc, który w pełni dojrzał? Owoc o janusowym obliczu. To jest owoc, który z całą pewnością dojrzał, spadł, troszkę się tam, troszkę może nadgnił, ale tam jest też kawałek świeży. No, Voltaire miał rację. Tak? Voltaire miał bezdyskusyjnie rację. Rewolucja francuska bez tej całej ideologii oświecenia w ogóle jej nie ma. Natomiast dla nas to oczywiście jest już ponad 200 lat oglądu i możemy sobie subtelnie pooglądać te ciemniejsze strony i jaśniejsze strony i z całą pewnością zgadzam się, że ta krwawa strona nadal przyciąga uwagę i ona absorbuje i sama spektakularność gilotyny, jeszcze jak się opowie, kto na nią wędrował i co śpiewał albo co mówił podczas tej wędrówki, to oczywiście przykuwa uwagę. Ale zapominamy, że rewolucja francuska ma jak najbardziej wpływ na to, jak żyjemy, w jaki sposób funkcjonujemy, poczynając od upowszechnienia dziedzictwa oświecenia, bo to jest oczywiście oświecenie, potem rewolucja francuska, wreszcie Napoleon. I my całymi garściami korzystamy z tego dorobku. Ja tylko oczywiście jako historyk państwa i prawa wspomnę kodeks Napoleona i jego oddziaływanie jak najbardziej także na ziemiach polskich. No ale jak to jest z tym związkiem pomiędzy myślą oświecenia a samą rewolucją? To nie jest związek oczywisty. Czy w myśli oświeceniowej znajdziemy korzenie na przykład terroru rewolucyjnego? Ja bym chciał tego jako uzupełnienie do twojego prologu i twojej świetnej odpowiedzi powiedzieć jedną rzecz, że biorąc pod uwagę tą poetykę, którą tutaj zastosowałeś, zakwitania i przekwitania, to mam wrażenie, że co jakiś czas te owoce rewolucyjne kwitną. Tak? One zakwitły w 1917 roku przy rewolucji bolszewickiej, która w sposób, no powiedziałbym, nawet dosłowny nawiązywała do kultu, do myśli, ba, nawet do kalendarium rewolucyjnego. Zresztą rewolucjoniści chełpili się tym, że już osiągamy ten drugi rok rewolucji, tak jak nasi poprzednicy w 1789 roku. Tak? My już jesteśmy w tym samym okresie. Kolejny okres dożynek rewolucyjnych, no to chociażby maj 1968 rok, który również w sposób może nie aż tak bezpośredni, ale też wpisuje się w tą logikę rewolucyjną. Logikę rewolucyjną, no, odpowiadając na twoje pytanie, jaka jest jej podbudowa, powiedziałbym, ideologiczna, sądzę, że jednym z takich elementów fundujących rewolucję to jest emancypacja. Tak? Trzeba się wyzwalać. Trzeba się wyzwalać na różnych stopniach. Tak? Wyzwalać od myśli, wyzwalać od okowów różnego rodzaju obyczajów, tak jak było w 1968 roku, wyzwalać się od własności, tak jak było w 1917 roku. Należy się wyzwalać. No właśnie, zatrzymajmy się przy tym wątku emancypacyjnym. Mam jeszcze jeden cytat, tym razem z Immanuela Kanta, który powiedział: rewolucja francuska była tak decydującym wydarzeniem w historii emancypacji ludzkości, że należałoby ją co jakiś czas powtarzać. Ale czy to nie była samospełniająca się przepowiednia? Czy Kant nie przewidział właśnie tego ciągu emancypacji no, do momentu dzisiejszego? Dzisiaj Kant także mówi, bardzo często lubimy mówić o emancypacji, o uwalnianiu się do tego stopnia, że mówimy nawet o uwalnianiu się ze swojej tożsamości, łącznie z jej aspektem
od na przykład seksualnym czy płciowym. Czy to wszystko może mieć swoje korzenie w rewolucji francuskiej, czy to mylny trop? Wydaje mi się, że możemy na karp rewolucji francuskiej zrzucić i za mało, i za dużo jednocześnie. Ja bym wyszedł od czegoś, co jest absolutnie czytelne, czyli najpierw wolność, równość, braterstwo. Tak? I jeżeli wychodzimy od tej triady, to widzimy, że co jakiś czas po prostu w polityce, kiedy dochodzi ktoś do sytuacji... Ktoś uznaje, że nie jest wolnym. Nie, ktoś sięga po jedną z elementów tej triady. Tak? To znaczy widzimy, że można zająć się wolnością, wtedy podążać w kierunku liberalnym, można równością i wtedy podążać w kierunku lewicowym. Braterstwo, no to tutaj, prawda, do dziś trwa dyskusja, czy zawsze jest za mało tego braterstwa. I w tym sensie te trzy postulaty są nigdy niezrealizowane. One są pewnego rodzaju ideałem i to jest część rewolucji francuskiej, to jest część w ogóle utopijnego myślenia o oświeceniu, że zawsze można pomyśleć to trochę lepiej. Wolter, o którym mówimy, mówił, jeżeli chcecie mieć dobre prawa, spalcie stare i napiszcie nowe. No to jest absurd. Ale właśnie bolszewicy wymyślili to, poszli w tym jak najdalej i postanowili rzeczywiście znieść cały dotychczasowy system prawny. My, kiedy zastanawiamy się nad tym 68, emancypacją i tak dalej, już jesteśmy w innej sytuacji, bo na przykład 68 rok, teraz mamy rocznicę, więc pytanie, jak się częściej odnosimy. Ja przypomnę tylko, że liberał Raymond Aron powiedział, że nie było żadnej rewolucji, była rewolucja nie do znalezienia, ponieważ nie spełniała tego wzorca, prawda, krwawej rewolucji. W Paryżu w 68 nikt nie zginął, tak? To jest niesamowite, nikt nie zginął. Nie w Paryżu. Natomiast jeśli chodzi o pewien wzorzec, no to Aron protestował, że to nie jest żadna rewolucja. Oczywiście wtedy Jean-Paul Sartre, lewica, twarda lewica, od czci i wiary odsądzał tego Arona. My widzimy, że potem przychodzi François Furet i mówi 200 lat rewolucji już zamknięte, uspokójmy się, już spokojnie, trzeba schłodzić, już się niech tym historycy. To był rok 1978. I patrzymy sobie na to, i szczególnie, że my sobie siedzimy tutaj w pięknym Sopocie, patrzymy i wydaje mi się, że tak z jednej strony widzimy te ciemne i nieustająco przyciągający, pobudzający wyobraźnię ciemną stronę rewolucji francuskiej, a z drugiej strony ten cichy sukces oświecenia rewolucji rozpropagowany przez Napoleona, który sprawia, że w ogóle możemy rozmawiać, tak? To znaczy zniesienie podziałów stanowych, no zacznijmy od podstaw. Historycy nieustannie przypominają o tym, że rewolucja francuska przyniosła Europie emancypację mieszczaństwa, dopuszczenie tej klasy do udziału we władzy. Czy moglibyśmy sobie wyobrazić na naszym kontynencie inny scenariusz, od taki amerykański, że jakieś państwo funduje się jako państwo nowoczesne już z tym dopuszczeniem klasy mieszczańskiej do władzy? No podstawowy problem, przynajmniej dla mnie, jeśli chodzi w ogóle o logikę rewolucyjną, jakkolwiek by ją inaczej nie nazwać, to jest ten drugi element, który ty poruszyłeś, ten punkt zero. Ja mam takie perwersyjne być może zajęcia. Punkt zero, czyli przekreślenie tego, historii, co było, i powiedzenie, tak, historia się historia nie zaczyna się od nowa. Zaczyna się od nas, nie zaczyna się od nowa. Zaczyna się od nas. I zawsze zresztą, jak się słucha dyskursów rewolucyjnych, to my jesteśmy tym punktem zero, tak? I my tutaj będziemy urządzać świat, a nie ci, którzy tam wcześniej wymyślali jakieś Montesquieusze czy jakieś inni myśliciele. Ale moja perwersja polega na tym, że ja wieczorami czytam mów oskarżycielskich rewolucyjnych, które są fascynującą lekturą. Ona istnieje w internecie, niestety tylko po francusku, ale jeśli ktoś chce się nauczyć sztuki retorycznej, powinien czytać mów oskarżycielskich Saint-Justa chociażby. I przypomniałem sobie... Saint-Just wyszedł po polsku. Fouquet-Tinville. Nie wiem, czy akurat to, o co mi chodzi, zostało wydane po polsku, ale jest mowa oskarżycielska Dantona. Dostał takie zatrudnienie od Robespiera, żeby napisać tą mowę oskarżycielską. I Saint-Just po takim długim takim oskarżeniu, że o nielojalność, o spisek royalistyczny Dantona i jego kolegów, mówi, że od czasów rzymskich świat był pusty. No trzeba być pysznym człowiekiem, żeby stwierdzić, że od czasów rzymskich Francja była pusta, tak? I to jest zbrodnia rewolucyjna, tak? Ja nie neguję tego elementu emancypacyjnego, który dał dużo dobra dla Europy, ale jest coś pysznego i coś niebezpiecznego związane z rewolucją. Jeśli można wejść słowo, oczywiście przyszło im za to zapłacić, ta pycha ostatecznie wszystkich aktorów najważniejszych skończyła się na gilotynie, a na dodatek w przypadku Robespiera
w jakimś grobie zbiorowym, na którym potem założono tanzbudę, czyli dzisiaj powiedzielibyśmy dyskotekę czy coś takiego. W związku z tym, oczywiście, że tak, ale jednak upieram się, że to pytanie, bo to było pytanie berkowskie, to było pytanie zza kanału, to znaczy wielki przeciwnik rewolucji francuskiej, Edmund Burke, który oglądał, prawda, wydarzenia rewolucji francuskiej na bieżąco i je oceniał, mówił, no nie, rewolucja, ale to nie jest ta sama rewolucja, którą mieliśmy w Anglii w XVII wieku, to nie jest ta sama rewolucja, którą można mieliśmy... Można to było zrobić inaczej. Kiedy Stany Zjednoczone powstawały, to w ogóle jest coś innego. Oni rzeczywiście mają w głowach, oczywiście upraszczam teraz, mają w głowach punkt zero, zaczynają, to jest to zupełna destrukcja. No i to przyciąga uwagę. No, jednym z takich elementów rewolucji, który robi wrażenie chyba do dziś, kiedy się czyta w szczegółach, poza terrorem, to jest profanacja grobów królewskich. Jeżeli się zaczyna czytać o tym, w jaki sposób w Saint-Denis wyciągano zwłoki monarchów i następnie najpierw tak podchodzono do nich z jakąś nieśmiałością, obawiano się, czy tam, prawda, przypadkiem jednak one nie są święte, a potem się okazywało, że ktoś stuknął pierwszego króla, potem ruszył, potem obcinali głowy, pastwili się na tym, niesamowicie to było jednak barbarzyńskie, ale powiedziałbym tak, no cóż, to była jedna z tych lekcji, do których my mamy ten przywilej, patrzymy i już powinniśmy podchodzić na chłodno, to znaczy widząc, że są możliwe dobre i złe strony, patrzymy spokojnie, tak, oceniamy. Rewolucja francuska to też niestety nie tylko profanacja grobów królewskich, ale także wymazanie z historii sztuki związanej z monarchią francuską, muzyki wspaniałych mistrzów francuskiego baroku, strącania rzeźb z katedr i pałaców francuskich wielmożów i biskupów. No ale chciałbym zapytać także o rewolucję francuską jako mit sztuki nowoczesnej. Mhm. Czy dzisiaj w literaturze francuskiej, we francuskiej kulturze rewolucja francuska dalej stanowi inspirację twórczą? Czy 1789 jest jeszcze obecny w literaturze pięknej francuskiej? Miałbym duże wątpliwości. Mówię tu pod twoją kontrolą i twoją również. Na pewno maj 68 jest bardzo obecny w współczesnej literaturze francuskiej. Cała literatura Michela Houellebecqa jest w sumie komentarzem do tych zmian obyczajowych, zwłaszcza, które miały miejsce we Francji. Natomiast dzisiaj, jeśli jest jakaś tendencja, to ona jest raczej w historiografii nadal obecna. Tak? Szukanie paraleli między rewolucjami, zaczął to Furet, już teraz nie jestem pomny nazwiska tej historyczki, ale również są... Nie o łuzów mi chodzi. Jest podejmowana próba przybliżenia kilku rewolucji, tak, to jest obecne. Znaczy, wydaje mi się, że mamy różne płaszczyzny. To jest prawda, że pewnie w takim przeżywaniu codziennym rewolucja francuska może nie aż tak bardzo. No ale z drugiej strony, w życiu intelektualnym jak najbardziej. Jeżeli mówimy o tym, jak intelektualiści się określają, no jest taki filozof Michel Onfray, to jest wielka jednak gwiazda w życiu publicznym francuskim, ktoś ją może lubić, nie lubić, ale on się określa jako żyrondysta i sprzeciwia się całemu dziedzictwu jakobińskiemu, ma do tego całe uzasadnienie i transponuje, przeprowadza to, tłumaczy to na współczesną Francję. Dalej, Macron. Onfray go nie lubi. Tak? Macron wydaje książkę pod tytułem jakim? Rewolucja. I tak zaczynamy się przyglądać, to słowo rewolucja, które jakby jest w obiegu takim może nadmiernym, może jest zużyte, jest jednak przywoływane. Dla jednych to coś oznacza głębszego, szukają takiego zakorzenienia w historii jak Onfray. Dla innych, to w przypadku Macrona nie przesadzałbym, to jednak było typowe zagranie polityczne. Ale mamy taką płaszczyznę, na której rzeczywiście są nawiązania kulturowe. Ale może w takim razie mit rewolucji we Francji jest nie do zakwestionowania. To znaczy, że całe życie intelektualne i polityczne Francji ogniskuje się wokół republiki, której początek dała rewolucja. I nawet myśliciele konserwatywni nie wyobrażają sobie zakwestionowania dziedzictwa rewolucji. Przypomnijmy choćby Alana Finkielkrota, który związany jest raczej z ideami konserwatywnymi, ale za każdym razem podkreśla swoje przywiązanie do swobód obywatelskich, jakie ufundowała rewolucja.
No, nie ulega żadnej wątpliwości, że w dyskursie francuskim, w dyskursie politycznym chociażby, czy w dyskursie intelektualnym francuskim, to dziedzictwo nadal funkcjonuje. No chociażby podczas pierwszej mowy Macrona w Pałacu Elizejskim on powiedział jasno i wyraźnie, nie możemy się odciąć od dziedzictwa oświecenia, nawiązując bezpośrednio przecież do rewolucji. To miało znaczyć, o ile ja dobrze czytam Macrona, nie dajmy się zwariować, tak? I że ten głos rozsądku dalej tkwi w tych ojcach założycielach, Robespierrach, Dantonach, Saint-Justach i innych rewolucjonistach. Znaczy, ja być może teraz przejaskrawiam, ale chodzi o to dziedzictwo oświecenia, tak? Myślenia racjonalnego, takiego, powiedziałbym, gloryfikacji rozumu, tak? Ale może to usztywnia debatę intelektualną. Bądźmy przy stronie rozumu, mówi Ale może to usztywnia debatę intelektualną, skoro nie można sobie wyobrazić nic innego i zawsze trzeba zaczynać, tak jak zresztą chcieli rewolucjoniści, od tego punktu zero, którym rewolucja była. No nie, ale jednak Macron występuje, zaprasza gości swoich do Wersalu, tak? Więc zaprasza, nawiązuje do wszystkich. Zależnie od politycznego momentu sobie wybiera jeden z elementów dziedzictwa. Tutaj się zaprezentuje jak Ludwik XIV, a potem będę de Gaulle'em, tak? Mniej więcej tak to wygląda troszeczkę. W tym sensie te napięcia nie są aż takie mocne, jakbyśmy tutaj może chcieli. Symptomatyczne było z okazji 200-lecia rewolucji francuskiej, już jednak trochę czasu minęło, wtedy prezydentem był Mitterrand. Bardzo się mocowano z dziedzictwem publikacji bez liku, ale najciekawszym się wydał film. Wtedy nakręcono taki film fabularny o rewolucji francuskiej, który no niemal jeden do jeden rekonstruował, w tych samych wnętrzach rekonstruował poszczególne sceny rewolucji francuskiej, nie pudrując tam, te krwawe sceny też były, ale człowiek ogląda już tak z takim, znając nawet rewolucję, ogląda z takim, no ale jaka wymowa będzie, jaka będzie wymowa? I okazuje się, że to jest niesamowity przykład tego, jak w tym wielogodzinnym filmie próbuje się pojednać coś, co przez 200 lat bez mała było nie do pojednania. To znaczy, czyli tradycję krwawej rewolucji, tej, która równość za wszelką cenę, łącznie z tym, że przyspieszymy rewolucję, zetniemy głowę, będzie szybciej do szczęśliwości i lepszego świata. A z drugiej strony ten Ludwik XVI na przykład był pokazany jako ojciec, który miał dzieci, który był, troszczył się o nie i pełniąc funkcję, spełnił taką nieszczęsną rolę, że postradał głowę, nie w sensie metaforycznym, potem jego żona również. I widać, że to jest coś takiego, że próbuje się spojrzeć z różnych stron. Na przykład teraz, kiedy mówimy o żywotności dziedzictwa rewolucji francuskiej, bardzo dużo się mówi o roli kobiet. Olympia de Gouges to jest bohaterka, pani, przypomnijmy, która napisała Deklarację Praw Kobiety i Obywatela. Ona została odkryta po wielu latach, ona była postacią zupełnie zapomnianą. Dzisiaj feministki, nie tylko feministki przypominają, że o, to przecież nie tylko ona była, było wiele kobiet, były wszystkie kobiety rewolucji. Była Charlotte Corday, która zabiła Marata. Marata pozbawiła życia, ale nie tylko ona, były różne inne rewolucjonistki. Całe filmy się można obejrzeć dokumentalne na temat rewolucjonistek. W jakim sensie jest przetworzone? Dzieciństwo, dzieci, tak, prawda? Jak ten Ludwik XVII spędził swoje ostatnie dni, oglądamy. Krótko mówiąc, rewolucja jeszcze wielu nam dostarczy przeżyć. A na koniec chciałbym zapytać także o Polskę, bo kiedy we Francji przygotowywano się do ścięcia głowy królowi, to w Polsce restytuowano monarchię dziedziczną. Kiedy we Francji poszerzano zakres uczestnictwa obywatelskiego w życiu publicznym, to w Polsce zawężano ten status do tylko tych, którzy są bogaci i tę możliwość uczestnictwa w życiu politycznym. Więc może nas rewolucja francuska nie powinna nas tak bardzo obchodzić. Mamy inne tradycje. Ależ pytanie. Znaczy, o ile, może ja tak publicystycznie powiem, o ile w genie francuskim jest gen rewolucyjny, to u nas ze względów, powiedziałbym, oczywistych, historycznych jest gen insurekcyjny. A one są pokrewne, czy zupełnie? Są zupełnie różne, tak? Jarosław Kujcz. Znaczy, nie, no bo po prostu to jest najgorsza rzecz związana z rewolucją francuską. To znaczy, przez atmosferę, która rewolucyjna się rozlała po Europie, no niestety drugi, trzeci rozbiór i do widzenia, tak? A tymczasem przed dziedzictwem insurekcyjnym była najpiękniejsza karta, czyli karta Sejmu Wielkiego, kiedy oświecenie nagle rozchodzi się, prawda, w podówczesne strzechy, czyli to były strzechy szlacheckie. Potem mamy Konstytucję 3 maja, której nikt oczywiście nie czyta, ale ona szła w dół, to znaczy zaczęto mówić o miastach. Ale to chyba było inne oświecenie. Niedawno w Polsce przypomniano pisma Woltera,
wymierzone w Polaków. Ten, jak wiemy, intelektualnie romansował z Katarzyną II. Ale Rousseau pisał na rzecz konfederatów barskich. Oświecenia są różne twarze, to są szalone twarze, to jest mezmeryzm i ten magnetyzm zwierzęcy obok racjonalizmu. Jak sami Państwo widzą, jest to temat niewyczerpany, ale nie kończymy go, bo już za chwilę na antenie TVP Kultura jeden z najwybitniejszych filmów Andrzeja Wajdy dotyczący rewolucji francuskiej, czyli Danton. Serdecznie zapraszam i dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję pięknie. Dziękuję.